Zakończyliśmy wczoraj trzeci etap rajdu Budapeszt-Bamako. Dotarliśmy do Assa mimo kłopotów, jakie nas napotkały po wyjeździe z ostatniego offroadu. Reasumując, co się tam wydarzyło, no zepsuło nam się zawieszenie, musieliśmy wymienić amortyzatory, wypadły gumy ze sprężyn z amortyzatorów, więc to też trzeba było zrobić, odbojnik w tylnym kole. Około 2 w nocy dotarliśmy do kampu w okolicach miejscowości Assa. Samochód jest prawie ok, to znaczy zawieszenie działa elegancko, niestety nadal mamy problem z dziurą w baku. Niby zostało to nareperowane, ale po dolaniu paliwa nadal ta ropa ucieka z baku. Przed nami dzisiaj etap 4, mamy dojechać do miejscowości Smara, jakieś 488 km. No zobaczymy, jak się będzie dalej sprawować polska zebra. Opuszczamy obozowisko w Assa i ruszamy na kolejny, czwarty etap rajdu. Ostatnia doba dała nam ostro w kość, awaria, oczekiwanie na naprawę i nocny pościg za resztą rajdu. Do mety docieramy o 2 w nocy. Zanim żeśmy się rozbili z biwakiem, było pewnie koło 3, jak poszliśmy spać. Na bank dotarliśmy jako ostatni, ale najważniejsze, że w ogóle się udało. Spaliśmy raptem 4 godziny, bo pobudka była już o 7. Kto nie prowadzi, odsypia w aucie. Mamy krótką przerwę, jest południe, słońce pali niemiłosiernie, myślę, że jest jakieś 30 stopni. Chłopacy kończą drugie śniadanie. Auto po przeprowadzonych naprawach prowadzi się już całkiem dobrze. Z baku nadal się leje, ale zauważyliśmy, że gdy wskazówka poziomu jest pomiędzy 1,2 a 3,4, wyciek ustaje. To dobra informacja, trzeba będzie tylko pamiętać, żeby nie przelewać. Pierwsze kilkadziesiąt kilometrów tego dnia są dość mocno widokowe. Wypalone słońcem wysokie szczyty, pozbawione jakiejkolwiek roślinności. Jest spory upał, a przy naszym zmęczeniu to nie pomaga. Dobrze, że klimatyzacja w patrolu działa.
późnym wieczorem docieramy do granic Sahary Zachodniej. Dzisiejszy nocleg mamy gdzieś na pustyni, w okolicach miejscowości Smara. Dla bezpieczeństwa śpimy otoczeni kordonem wojska. Za nami czwarty etap rajdu Budapeszt-Bamako. Wczoraj dotarliśmy do miejscowości Smara w Saharze Zachodniej. Przekroczyliśmy granicę Sahary Zachodniej. No i co? Dzisiaj etap piąty. Jedziemy do Dakli. Jeden z dłuższych przelotów tego rajdu, bo mamy do pokonania prawie 800 km. Na szczęście nie będzie żadnych rozwodów. Przecinamy to wszystko asfaltem. Po drodze mamy jakieś dwie atrakcje, także też zobaczymy trochę z trasy, coś zobaczymy. Dziś jest obozowisko nad oceanem, ale niestety postanowiliśmy wziąć hotel, albo może stety, bo od 3 dni nie było prysznica, więc dzisiaj śpimy w warunkach komfortowych, hotelowych, także będzie można się ogarnąć. Tymczasem lecimy dalej. Czuś ze Zborowa dojechał do Sahary Zachodniej. Oczywiście, że z Ponidzia. Oczywiście, że z Ponidzia. Dojechał. Jemy sobie teraz śniadanko. Smacznego, panowie. Maniuś, jak tam na froncie olejowym? Jeszcze nie wiem. Ale zaraz się dowiemy. Poezja? Granica Sahary Zachodniej, lub jak wolą Marokańczycy, granica prowincji południowej, jest raczej umowna. Nie ma tu żadnych terminali ani odprawy paszportowej. Za to pojawia się po drodze sporo kontroli, zarówno marokańskiego wojska, jak i marokańskiej policji. Spisują każdego, kto się przemieszcza. Te kontrole są dosłownie co 20 km, więc warto mieć tak zwane fiszki, czyli kserówki danych z paszportu. Wtedy o wiele szybciej można przekroczyć takie punkty. Mało się o tym mówi, ale Sahara Zachodnia jest od lat 70. okupowana przez Maroko, a większość rdzennej ludności Saharawi, uciekając przed prześladowaniami i łamaniem praw człowieka, od ponad pół wieku żyje w obozach uchodźczych na terenie Algierii. Ci, którzy zostali, poddawani są procesowi marokanizacji, a jeżeli są oporni, odsiadują wieloletnie wyroki w marokańskich więzieniach. To tutaj Marokańczycy zbudowali na długości 2400 km tak zwany mur wstydu. I to tutaj powstało największe pole minowe na świecie. Cała pustynia wzdłuż muru od strony ziem odzyskanych przez Front Polisario, czyli przez lud Saharawi, usłana jest minami. Z ciekawostek, ten konflikt miał duży wpływ na wycofanie się rajdu Dakar z Afryki. Od jakiegoś czasu jedziemy wzdłuż wybrzeża Atlantyku. W roadbooku mamy zaznaczony jakiś wrak statku zaraz przy brzegu. Po drodze na plażę mijamy sporo załóg, które już tu zawitały. Parkujemy samochód kilka metrów od plaży, tak żeby się nie zakopać i znów się nie zepsuć. Po ostatnich ofach mamy w głowie trochę więcej wstrzemięźliwości przed tego typu akcjami, dlatego grzecznie się chłodzimy w wodach Atlantyku. Ale jak to tak? Mamy świetny, przeważnie niezawodny samochód, mamy piękną plażę i co? I nic? No to pojeżdżone. Na szczęście nic żeśmy nie zepsuli i nie utopili, więc w sumie to już duży plus. A że się zakopał? No cóż, bywa. Damy radę. Tego dnia kończymy etap piąty w miejscowości Dakla.
Noc w Dakli minęła imprezowo. Zjedliśmy najlepsze, a zarazem najtańsze owoce morza w życiu. Wypiliśmy morze hiszpańskiego wina, a rano ruszyliśmy na trasę 6. etapu rajdu w kierunku granicy z Mauretanią. Jesteśmy na granicy Sahary Zachodniej z Mauretanią i słuchajcie, no kurde, jest kolejny rodzynek rajdu. Nie widzieliśmy go nigdy wcześniej. Pasuje wam? Numer 225, czyli kategoria duchy. Wjeżdżamy na pas ziemi niczyjej, jedynego przejścia granicznego między Marokiem a Mauretanią. Nie wszyscy dają radę na tym krótkim odcinku. Droga jest raczej pod samochód 4x4, dlatego pomagamy ekipie Swingo w kłopotach. Początkowo jedziemy nowym asfaltem, który po chwili się kończy i zamienia w regularną pustynię. Na poboczach sporo opuszczonych aut, rozkręconych do ostatniej śrubki. Lepiej podążać głównym wyznaczonym traktem, gdyż wszędzie dookoła czają się wspomniane już miny. W oddali widać już mauretańskie fortyfikacje. Przekraczamy bramę. Normalnie na tej granicy powinniśmy spędzić 5-6 godzin, ale że jesteśmy uczestnikami rajdu, przekraczamy ją w pół godziny. Formalności dopełnimy na dzisiejszym biwaku. Około 200 km odbijamy w pustynię, gdzie mamy pierwszy mauretański biwak. Fantastyczna, twarda i płaska jak stół pustynia pozwala nam równo mknąć w kierunku zaplanowanego miejsca. Po około 30 minutach docieramy do obozu. Byliśmy właśnie na pierwszy biwak w Mauretanii. Niesamowicie poszła szybko granica. Generalnie z naklejkami Budapest Bamako Ride. Przejechaliśmy ją w raptem 30 minut. Po stronie mauretańskiej w ogóle nie było odprawy. Cała odprawa jest przygotowana na biwaku, więc teraz idziemy się zarejestrować i powbijać sobie pieczątki. Znów jest wojsko. Także będą nas pilnować. Piotrusiu, jak oceniasz Mauretanię? Bardzo ciepło. Nie, generalnie wszystko ok. Straszne slumsy, wioski są strasznie ubogie. Mieszkają ludzie w dziwnych chatkach, zlepionych z niczego, w ogóle z niczego. Żadnych miasteczek po drodze. Jechaliśmy 200 km, mijaliśmy tylko wioski. Żadnej stacji benzynowej. Czy były jakieś, może ze trzy, na których nie było paliwa? Już teraz zapraszam Was na kolejny epizod rajdu Budapeszt-Bamako. Koniecznie zostawcie łapkę w górę i suba, żeby być na bieżąco z kolejnymi odcinkami. Jak jest? Bardzo źle. W kolejnym odcinku wczesnym rankiem ruszamy do Nawakszutu, stolicy Mauretanii. Jest chwila, żeby bliżej przyglądnąć się tej dziwnej metropolii, gdzie prawo ruchu drogowego praktycznie nie istnieje.
Następnie docieramy do Parku Narodowego Diavling, przekraczamy granicę z Senegalem i późnym wieczorem docieramy do São Luís.